Wabank, teleturniej wiedzy i ryzyka. Rozpoczynamy pierwszy półfinał turnieju mistrzów. Wystąpią Arkadiusz Kopeć, który wygrał we wszystkich programach 20 700 zł. Krzysztof Łańcucki, 20 500 zł. Zbigniew Działański, 23 500 zł. Program poprowadzi Kazimierz Kaczor. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do udziału w turnieju mistrzów. Poproszę o kategorie tematyczne półfinału. Są nimi głosy, gwiazdozbiory, nowela w pozytywizmie, tematy malarskie, wiedza tajemna, znane pary. Liczby, które ukazują się za moimi plecami, oznaczają wysokość stawek, o które walczyć będą nasi mistrzowie. A są dzisiaj nimi pan Arkadiusz, pan Krzysztof, pan Zbigniew. Witam panów niezwykle serdecznie. Życzę wszystkim panom powodzenia i jak z losowania wynikło, rozpoczyna pan Arkadiusz. Proszę bardzo. Poproszę głosy za 100. Jest to najwyższy głos kobiecy lub chłopięcy, a w popularnym znaczeniu także śpiewaczka o takim głosie. Pan Krzysztof. Co to jest sopran? Tak, proszę dalej. Poproszę o znane pary za 200. Są to tykowatej postury rycerz o błędnym spojrzeniu i jego nieodłączny giermek. Pan Krzysztof. Jak możemy opisać Don Kiszota i Sancho Panza? Tak, proszę dalej. Poproszę o znane pary za 150. Jest to doktor i jego monstrualne id z powieści Roberta Louisa Stephensona. Pan Zbigniew. Kim są doktor Jekyll i pan Hyde? Tak, proszę dalej. Poproszę znane pary za 250. Są to niezapomniane lwowskie batiary z audycji Wesoła Lwowska Fala. Pan Krzysztof. Z czego pamiętamy Szczepcia i Toncia? Tak, proszę dalej. Poproszę o znane pary za 100. Są to szlachetny apacz i odważny traper, dozgonni przyjaciele z powieści Karola Maja. Pan Arkadiusz. Kim są Winnetou i Old Shatterhand? Tak, proszę dalej. Proszę znane pary za 300. Jeden z tych dwóch gangsterów został szeryfem i ścigał wówczas swego dotychczasowego kumpla. Pan Zbigniew. Z czego są znani Pat Garrett i Billy the Kid? Tak, proszę dalej. Poproszę tematy malarskie za 200. Tak określa się malarstwo, które przedstawia sceny z życia codziennego. Pan Zbigniew. Jakie sceny przedstawia malarstwo rodzajowe? Tak, proszę dalej. Tematy malarskie za 250. To malarstwo obrało za temat zwierzęta lub motywy zwierzęce. Co obrała za temat animalistyka? Proszę bardzo, pan Zbigniew. Tematy malarskie za 300. Tak nazywamy obraz, a także rysunek lub sztych przedstawiający ogólny widok miasta lub jego fragment. Trudne. Co nazywamy wedutą? Proszę bardzo, pan Zbigniew. Tematy malarskie za 150. Tematem tego malarstwa są sceny bitewne z życia wojennego czy obozowego. Pan Krzysztof. Co to jest batalistyka? Tak, proszę dalej. Poproszę o wiedzę tajemną za 150. Według średniowiecznych wierzeń był to zlot czarownic, na którym ustalano plan szkód i utrapień na cały kwartał. Później zaś bawiono się i ucztowano. Pan Krzysztof. Co robiono na sabacie? Tak, proszę dalej. Poproszę o wiedzę tajemną za 200. Ten system interpretacji Biblii oparty był na wierze w magiczną siłę liter jej tekstu. Obecnie słowo to potocznie oznacza wróżenie. Pan Krzysztof. Co oznacza słowo kabalistyka? Tak, proszę dalej. Poproszę wiedzę tajemną za 250. Ten światopogląd głosił, że wszystko w przyrodzie dąży do doskonałości. Stąd próby otrzymania kamienia filozoficznego, który ułatwiłby przemianę metali w złoto.
Jestem pewien, że panowie dowiedzieli, co głosiła alchemia. Proszę bardzo, pan Krzysztof. Jeszcze raz to samo za 100, poproszę. Jest to drobny przedmiot, któremu przypisuje się magiczną moc chronienia właściciela przed złem. Pan Krzysztof. Jaką moc ma talizman? Tak, proszę dalej. I to samo za 300, poproszę. W tę noc z 30 kwietnia na 1 maja, według niemieckich podań, na górze Brocken odbywa się sabat czarownic. Opisywał go Goethe w Faustie. Pan Arkadiusz. Co się odbywało w noc Walpurgi? Tak, proszę dalej. Proszę, gwiazdozbiory za 100. Jest to polska nazwa gwiazdozbioru Sagittarius. Pan Zbigniew. I co możemy powiedzieć o gwiazdozbiorze Strzelca? Tak, proszę dalej. Poproszę nowelę w pozytywizmie za 200. Punktem kulminacyjnym tej noweli Sienkiewicza są akrobacje cyrkowe syna indiańskiego wodza. Pan Zbigniew. O czym opowiada nowela Henryka Sienkiewicza Sachem? Tak, proszę dalej. Nowela w pozytywizmie za 250. Banalna czynność zwężania pewnej części ubrania męskiego w tej noweli Prusa skutecznie wyciska łzy czytelnikom. Pan Krzysztof. Co jest treścią noweli Kamizelka? Tak, proszę dalej. Poproszę o głosy za 150. Jest to głos męski o średniej skali między tenorem a basem. Trzeci po najwyższym w czterogłosowym chórze męskim, zwany również basem pierwszym. Pan Arkadiusz. Co to jest baryton? Tak, proszę dalej. Proszę, gwiazdozbiory za 150. Jest to polska nazwa Triangulum Australe. Pan Arkadiusz. Jaka jest łacińska nazwa trójkąta południowego? Tak, proszę dalej. Proszę, gwiazdozbiory za 300. Jest to konstelacja będąca homonimem przyrządu optycznego. Nie zawiera jasnych gwiazd. Pan Arkadiusz. Co to jest teleskop? Tak, proszę dalej. Gwiazdozbiory za 250. Jest to gwiazdozbiór, a jednocześnie przyrząd nawigacyjny. Pan Krzysztof. Co to jest sekstant? Niestety nie. Szansa dla panów. Pan Arkadiusz. Co to jest sekstans? Tak. Proszę dalej. Proszę, gwiazdozbiory za 200. Jest to drako po polsku. Pan Krzysztof. Co po polsku znaczy smok? Tak, proszę dalej. Poproszę o głosy za 200. Jest to głos żeński, pośredni między sopranem a altem, w przybliżeniu o skali A małe, C trzykreślne. Potocznie śpiewaczka o takim głosie. Pan Zbigniew. Co to jest mezzo sopran? Tak. Proszę dalej. Poproszę nowelę w pozytywizmie za 300. Panie Zbigniewie, premia. Najmniej może pan postawić 100 zł, najwięcej 1150. 1000, poproszę. 1000, a oto hasło dla pana. Jest to tytuł cyklu nowelowego Elizy Orzeszkowej, którym pisarka złożyła hołd bohaterom powstania styczniowego. O czym opowiada cykl nowelowy Elizy Orzeszkowej Gloria Victis? Tak. Proszę panów, zostało 5 haseł i około 1 minuty do końca pierwszej rundy. Pan Zbigniew. Poproszę głosy za 250. Jest to niski głos, żeński lub chłopięcy, drugi po najwyższym w czterogłosowym chórze mieszanym. Jestem przekonany, że panowie na pewno to wiedzieli. Co to jest alt? Proszę bardzo, pan Zbigniew. Głosy za 300. Jest to najwyższy głos męski o przybliżonej skali C małe, C dwukreślne. Najwyższy głos męski w czterogłosowym chórze męskim. Pan Arkadiusz. Co to jest tenor? Tak, proszę dalej. Proszę, nowela w pozytywizmie za 100. Posiadanie tego instrumentu było marzeniem Janka Muzykanta. Pan Zbigniew. Kto pragnął posiadać skrzypce? Tak, proszę dalej. Nowele za 150. Był to zawód wykonywany przez Skawińskiego w noweli Sienkiewicza. Pan Krzysztof. Kto wykonywał zawód latarnika? Tak. Proszę dalej. Zaryzykuję tematy malarskie za 100. Jest to kompozycja,
której elementami są zestawione ze sobą w artystyczny układ rozmaite przedmioty, najczęściej kwiaty, naczynia, owoce. Proszę bardzo, pan Zbigniew. Co to jest martwa natura? Dziękuję panom za pierwszą rundę. Zapraszam do rundy drugiej. W dzisiejszym programie nagrodą dodatkową są telewizory kolorowe Trilux, ufundowane przez firmę Proelco z Pruszcza Gdańskiego. Proszę państwa, w naszym półfinale biorą udział same znakomitości. Proszę uważać. Pan Arkadiusz Kopeć z Sosnowca, z zawodu nauczyciel. Panie Arkadiuszu, czy pan brał już udział w jakimś teleturnieju? Tak. No we wszystkich właściwie. Miliard w rozumie, jeden z dziesięciu, wielka gra i wabank. Tak. A jak panu poszło w tamtych? W wielkiej grze ostatnio wygrałem. Gratuluję. Pan Krzysztof Łańcucki z Warszawy, z zawodu socjolog. Panie Krzysztofie, a jak z pana historią teleturniejową? Ja rozpocząłem w początku lat 80. od udziału w teleturnieju Skojarzenia, wówczas bardzo popularnym. Później jeszcze w dwóch innych, a teraz wróciłem właśnie do Wabank. Mhm. Pan Zbigniew Działański z Częstochowy, z zawodu lekarz. Panie Zbigniewie, pana historię teleturniejową poproszę. Ja startowałem w teleturnieju Miliard w Rozumie i w 1 z 10 do tej pory. No dobrze, a wygrał pan gdzieś? Miliard w Rozumie. No. Serdecznie panom gratuluję fantastycznej wiedzy i zapraszam do rundy drugiej. Poproszę o kategorie tematyczne.